Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Wystawa w muzeum. Rozmowa dnia. Muzeum imienia Jana Kasprowicza już w ten weekend zaprasza na wystawę. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w placówce przy ulicy Solankowej od czasu wprowadzenia obostrzeń. Zapraszamy na pierwszą wystawę od momentu wprowadzenia tych wszystkich obostrzeń. Co będzie można zobaczyć? Pierwsza wystawa, malarstwo Jerzego Szczęsnego, inowrocławskiego artysty. Tak się składa, że ta wystawa jest wpisana w cykl, który muzeum od początku roku prowadzi pod hasłem Muzeum Otwarte. Nabiera to zupełnie nowego znaczenia, nie tylko wynikającego z naszej otwartości na inowrocławian i artystów tutaj tworzących i żyjących, ale otwieramy się ponownie po tych 2 miesiącach niebytu jako muzeum w mieście, natomiast nasza aktywność przejawia się w inny sposób. No i trzeba podkreślić, że to jest bardzo ciekawa wystawa. To są bardzo różnorodne wystawy. Artyści, do których zapraszamy, oni są tutaj, stąd, z Inowrocławia i oni pokazują też swoje spojrzenie w niektórych momentach na Inowrocław, co ich inspiruje, podoba się. A wystawa jest bardzo różnorodna. Pan Jerzy Szczęsny prezentuje tutaj całą paletę technik malarskich, także rysunek. I tematyka jest bardzo różnorodna, od takich stonowanych, spokojnych pejzaży leśnych, górskich, niektórych wykonanych tak naturalistycznie, że przypominają fotografie, po prace już bardziej artystycznie przetworzone, w tym seria obrazów, których tematem jest łabędź. Ptak, którego spotykamy w inowrocławskich Solankach. Wystawa będzie czynna do końca czerwca. Rozmowa dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest rzecznik prasowy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, pani Agnieszka Trywiańska. Witam bardzo serdecznie. Pani Agnieszko, łatwo się domyśleć, że nie możemy nie powiedzieć o epidemii. Oczywiście pani instytucja to jest instytucja, która jest jakby na pierwszej linii działań związanych z ograniczeniem skutków tej epidemii. Proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniła się w związku z tym Państwa praca? No i jak wygląda sytuacja tak najkrócej w tej chwili w naszym powiecie? No praca zmieniła nam się bardzo, szczególnie w momencie, kiedy ta epidemia się rozpoczęła. Wiemy, że w tej chwili jesteśmy już troszeczkę na innym etapie, ale w momencie, kiedy rozpoczęła się, to rzeczywiście ta nasza praca stanęła na głowie. Pracowaliśmy praktycznie 24 godziny na dobę. Bardzo trudny dla nas okres to był ten, kiedy zaczęli powracać mieszkańcy Polski do kraju przed zamknięciem granic, gdzie my musieliśmy, poza tym, że służby graniczne rejestrowały wszystkie osoby, które przekraczały granice, te wszystkie dane przychodziły do nas. My musieliśmy te tak zwane kwarantanny wkładać naszych obywateli, dwutygodniowe. Nadzorowaliśmy ich przez całe 2 tygodnie w czasie tej kwarantanny. Jednocześnie trzeba było też te dane przesyłać do policji, do wszelkiego rodzaju służb, które się opiekowały osobami objętymi kwarantanną. No, nasz powiat liczy sporo osób, bo to jest ponad 160 tysięcy mieszkańców. Pracowników epidemiologii w naszej stacji, bo to całe odium pracy na ramiona właśnie tych osób spadło. To raptem 5 osób, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to było dla nas trudne, pomimo tego, że no wiadomo, że ten pierwszy front taki naprawdę to jest służba zdrowia i to są ratownicy, lekarze, pielęgniarki, wszyscy pracujący w szpitalach. To my zajmowaliśmy się całą tą statystyką i całym tym właśnie nadzorem takim epidemiologicznym, przekazywaniem informacji. Ilość telefonów, które do nas mieszkańcy wykonali, to była przerażająca, bo to na dobę było kilkaset telefonów. W pewnym momencie praktycznie wszyscy pracownicy naszej inspekcji, jest nas 40 kilka osób, odłożyliśmy swoją własną pracę i odbieraliśmy telefony jak na call center. I podejrzewam, że nie wszystkie były miłe, bo ludzie są też zdenerwowani, ludzie się niepokoją, ludzie mają różne sytuacje, które chcieliby pewnie wyjaśnić w sekundę, a to nie zawsze. A czasami było też tak, że zanim my dostaliśmy wytyczne i konkretne informacje, żebyśmy mogli im przekazać, to czasami wcześniej to się w mediach coś tam ukazało,
któryś z ministrów wystąpił w jakiejś konferencji prasowej. My zajęci pracą, w ogóle żeśmy na ten temat nic nie wiedzieli. I rzeczywiście, tak jak pan mówi, bo no jak to, dlaczego wy nie wiecie, to oni już powiedzieli, a wy jeszcze nie wiecie. No tak się to zdarzało. W tej chwili no media są bardzo pomocne, bo te wszystkie komunikaty, które są na bieżąco przekazywane, jakby troszeczkę odejmują nam pracy, no bo jeżeli jeden dziennikarz powie, minister powie, ktoś jeszcze, ludzie słuchają, na tych paskach te informacje cały czas są wyświetlane, no to tych telefonów jest troszeczkę mniej. Ale tak jak wszyscy mieszkańcy, tak i my z tym wirusem się oswoiliśmy, bardziej go poznaliśmy. Te obostrzenia swoje rzeczywiście sprawiły, że no weszliśmy dosyć łagodnie, jeżeli chodzi w porównaniu tam z innymi krajami. Wiem, że tutaj to tak epidemiolodzy, statystycy różnie mówią, bo to trzeba porównać w stosunku do zamieszkiwania na jeden tam metr kwadratowy obywatela, struktury przemysłowej i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak widzimy w statystykach, że no nie jesteśmy krajem przodującym, jeżeli chodzi o osoby, które zmarły, osoby, które są hospitalizowane. Na razie udaje nam się jakoś tak dosyć łagodnie to przechodzić. Niemniej jednak zawsze uczulamy, że trzeba bardzo w tej chwili na siebie uważać. I mówię, no praca troszeczkę wraca na stare tory, ale swoje żeśmy przeżyli. 24 godziny na dobę pracowaliśmy praktycznie przez 2 miesiące. Dobrze, że już w pani wypowiedzi tak pobrzmiewa trochę słowo było, bo miejmy nadzieję, że to już będzie powoli coraz lepiej. A proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda w powiecie, już nie w Polsce, w tej chwili, ile jest osób na przykład w kwarantannie? Tak, wychodząc właśnie, koleżanki przed wyjściem mi podały, w kwarantannie mamy 133 osoby, tak jak powiedziałam, powiat 160 tysięcy, więc dobrze to wygląda. W nadzorze już nie mamy nikogo, więc jest zero. Osób z wynikiem dodatnim testu na COVID mamy 10, zgon 1. W tym czasie był, ozdrowieńców 5, 3 osoby są w izolacji, 1 jest w szpitalu, także nie wygląda to źle. Tego się trzymajmy. Wiemy też, że w środę minister znowu jakby poluzował troszeczkę te obostrzenia, które no nam wszystkim jednak dolegają, przeszkadzają. Chcielibyśmy już pozbyć się i maseczek, i wielu innych obostrzeń. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło i co się jeszcze w najbliższych dniach, bo wiem, że to jest rozłożone na kilka dni, wydarzy takiego ważnego dla nas. Dla naszego takiego codziennego życia to, tak jak pan tutaj zaczął, te nieszczęsne maseczki, które no, nie są najwygodniejsze w noszeniu, one swoją rolę pełnią i to ważną. Dla nas zmienia się sytuacja w ten sposób, że w przestrzeni takiej otwartej, i gdzie będziemy mogli dystans, ten 2-2,5 metra zachować między sobą, nie będziemy musieli tych maseczek nosić. Więc w parkach, na spacerach, na ulicach, jeżeli spełnimy te warunki, tej maseczki nie musimy mieć. Ten dystans 2,5 metra, czy tam no 2 metry, te minimum 2, dotyczy osób, które no, wszystkich właściwie, z wyjątkiem tylko rodziców z dziećmi, czy osób jako osoby towarzyszące dla osób niepełnosprawnych lub potrzebujących pomocy. Natomiast te maseczki będziemy już musieli włożyć, jeżeli będziemy wchodzić do pomieszczeń zamkniętych, do sklepów. Mówię do teatrów, do kin, bo to też już niedługo będziemy mogli tam wejść. Od 6 czerwca będą mogły być otwarte, bo tak jak pan minister zdrowia i pan premier dzisiaj powiedzieli, te informacje są takie, że będą mogły być otwarte. Kina, sale fitness, sale sportowe, teatry, pod warunkiem, że spełnią pewne wymogi sanitarne. I nie jest to obligatoryjne, obowiązkowe, także nie możemy być nie bądźmy zaskoczeni, gdyby okazało się, że na przykład nasze kino nagle nie otworzy się, bo może jeszcze nie będzie mogło tych standardów jakichś tam spełnić. A będą też obostrzenia, jeżeli chodzi o te kina i teatry. Tak więc w sklepach, w urzędach, które też już się będą powoli otwierały, będziemy musieli te maseczki zakładać, w kościołach
I dla nas też taka kolejna informacja, też dobra, że zniesiono limity. I te limity zniesiono zarówno pobytu osób w sklepach. Już teraz nie ma tak, że na ten metr kwadratowy potrzebna jest nam jedna osoba czy dwie. Że czekamy przed sklepem. Tak, że czekamy przed sklepem. Tak, czy do kościoła wchodzi kilkadziesiąt osób, reszta już nie może, bo tam był przelicznik, zdaje się, na 10 metrów. W tej chwili już tak nie jest. Jeżeli chodzi o pogrzeby, też nie ma tych ograniczeń, tam po 50 osób, to też mówię o tym, bo dla nas to też był problem, bo osoby, które chciały uczestniczyć, czasami do nas też dzwoniły, że z żalem, że no może byśmy coś zrobili, żeby jednak więcej osób. Od 30 maja te limity zostają zniesione. Jeżeli chodzi o restauracje, też te limity zostają zniesione, ale te odstępy dwumetrowe między stolikami, one spowodują, że jednak te limity dalej pozostaną. Odstępy chyba tak, ale zdaje się, że trudno wymagać, żebyśmy mieli maseczki w restauracji. To znaczy w restauracji to ma wyglądać w ten sposób, że musimy wejść do zamkniętego pomieszczenia w maseczce i w momencie, kiedy już usiądziemy przy stoliku, będziemy mogli wtedy zdjąć. A u fryzjera? Też chyba nie będziemy musieli mieć, bo przecież troszkę... A wie pan co, że ja nie sprawdziłam, co będzie tak u fryzjera. Tak słyszałem, bo troszkę chyba ta maseczka będzie też przeszkadzać. No ja myślę, że tak, sama się wybieram niedługo, więc myślę, że będzie przeszkadzała. I nie sprawdziłam tego, przyznam szczerze, bo nic nie było dzisiaj mówione rzeczywiście o tych fryzjerach, bo zakłady fryzjerskie otworzyły się, już wiemy, że od tygodnia. Ale myślę, że też tak będzie, no bo jeżeli w restauracji możemy zdjąć tą maseczkę, no to pewnie u fryzjera też. Na pewno to będzie wygodniejsze. Jeżeli chodzi też o zgromadzenia, do 150 osób te zgromadzenia... Czyli wesela już? Tak, i wesela. Tak. I na weselach nie będzie trzeba mieć maseczki. Bo no ten przepis taki, że do 50 osób i zachowanie 2 metrów odległości był dosyć taki kontrowersyjny i trudny do spełnienia, szczególnie na weselu. Wolałabym chyba nie uczestniczyć, odłożyć na później. Także tych obostrzeń już jest coraz mniej. Niemniej jednak zachorowania są. I jednak ja bym apelowała, żeby tak sobie zupełnie beztrosko tych wszystkich obostrzeń, no, z nich wszystkich nie korzystać. Jest bardzo wiele osób, które są z grup ryzyka, to są osoby starsze. Wiemy, że osoby z wieloma chorobami towarzyszącymi są naprawdę narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem, więc te osoby powinny nadal bardzo na siebie uważać i rzeczywiście, jeżeli by tylko mogły, no to powinny się jednak te zasady izolacji społecznej zachowywać. Czyli cieszymy się tym, że będzie nam jakby trochę lepiej, troszkę będziemy mogli znowu więcej, ale z rozsądkiem, żeby nie powróciły te obostrzenia, tak. Bo to też nie jest wykluczone. No nie jest wykluczone. Jeszcze takim też złagodzeniem, jeżeli chodzi, bo to zbliża się okres wakacyjny, na pewno to też będą wszyscy czekać na te złagodzenia. Jeżeli chodzi o hotele, dotychczas nie mogły otwierać restauracji i serwować posiłków gościom w tych restauracjach. W tej chwili będą mogły otworzyć już restauracje, będą mogły otworzyć też fryzjerów, salę fitness i zabiegi, bo tam w większości hoteli ta część spa działała i zawsze też przyciągała klientów, też będą mogli to już otworzyć. Czy kończymy ten temat koronawirusa. Cieszymy się bardzo, ale cały czas jeszcze zachowujemy pewien dystans. Panie Agnieszko, to oczywiście dla Was też oznacza, że pewnie powoli będziecie wracać do różnych innych spraw, którymi sanepid się przecież zajmuje przez cały rok. Teraz tym numerem jeden jest oczywiście koronawirus. W niedzielę przypada, zdaje się, tak? Tak, w niedzielę Światowy Dzień bez tytoniu. To też ważna sprawa, bo przecież to jest przyczyna wielu chorób i zgonów w naszym kraju. Tak, od 1988 roku obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Uchwaliła to Światowa Organizacja Zdrowia. Jeżeli chodzi o osoby palące, to w Polsce około 6 milionów osób pali. To jest bardzo dużo.
Naprawdę bardzo dużo. I jeżeli chodzi o zgony na przykład, to na świecie też jest ta liczba taka około 6 milionów, która umiera rocznie na choroby, które są wywołane paleniem tytoniu. A około 600 tysięcy osób to są osoby, które palą biernie, to znaczy to są te osoby, przy których są osoby palące. I tutaj widać bardzo, jak potrzebny był ten zakaz palenia. 600 tysięcy umiera z tego powodu, że tylko towarzyszy. Że przy w ich obecności inne osoby palą, dlatego że w wydychanym dymie jest dużo więcej tych substancji szkodliwych niż dla osoby, która to wdycha, niż dla samej osoby, która pali papierosa, więc to jest rzeczywiście bardzo dużo osób pali. Tych chorób odtytoniowych jest bardzo dużo. Choroby płuc, choroby układu krążenia, serca, no wszelkiego rodzaju nowotwory. I w tej chwili, kiedy mamy też tą pandemię koronawirusa, epidemiolodzy i naukowcy i lekarze jasno stwierdzili, że osoby palące są bardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. A wynika to stąd, że tak jak wcześniej powiedziałam, jest dużo tych chorób towarzyszących paleniu i układ odpornościowy jest też słabszy, to jest jedna rzecz, ale układ oddechowy jest słabszy, a wiemy, że koronawirus atakuje najpierw układ oddechowy, górne drogi oddechowe, potem są zajęte płuca, więc jeżeli jest osoba paląca, no to ona sobie gorzej będzie radziła z infekcją, zakażeniem koronawirusem niż osoba, która nie pali. Warto o tym mówić, bo może kogoś strach przed tą chorobą. No mam nadzieję, ale korzyści palenia. Są też bardzo duże z tego, żeby przestać palić, bez względu na to, na jakim etapie palenia się jest, czy paliło się rok, dwa, czy na przykład 20 lat. Bo każda doba niepalenia pozwala na to, żeby organizm się regenerował i po miesiącu, po dwóch, a już po roku są bardzo znaczące poprawy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizmu, jeżeli się przestanie palić. Także na każdym etapie to jest z ogromną korzyścią i dla zdrowia, i ekonomiczna korzyść jest bardzo duża, bo wiemy, że w tej chwili ceny papierosów też są bardzo wysokie. Chyba teraz pozostaje o tym mówić, bo zwykle w przypadku takich dat były jakieś happeningi, jakieś akcje organizowane gdzieś w plenerze. Tym razem chyba... Nie, tym razem się nic nie dzieje. My jako Inspekcja Sanitarna realizujemy szereg programów edukacyjnych w szkołach, od szkół podstawowych po ponadpodstawowe. No w tym roku to tak troszeczkę kulało, bo wiemy, że od 13 marca szkoły przestały funkcjonować i zajęły się przede wszystkim podstawą programową, żeby te dzieci jak najmniej straciły, więc te nasze programy edukacyjne troszeczkę były odłożone. A mamy naprawdę program edukacyjny Czyste Powietrze Wokół Nas, który jest adresowany już dla dzieci 6-letnich i do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Mamy program dla dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej. Bardzo dobrze oprzyrządowany i bardzo dobry program. Mamy programy, które są realizowane w szkołach, właśnie dla klasach wyższych szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. No mam nadzieję, że od września nasze dzieci wrócą szczęśliwie zdrowe i nauczyciele zdrowi do szkół i będziemy mogli dalej się tą edukacją zajmować. A te happeningi, które się odbywały właśnie w okolicach 31 maja, wiem, że taki Urząd Miasta organizował zawsze w Solankach, no niestety w tym roku to się nie odbędzie, to pewnie, mam nadzieję, powrócą w przyszłym roku. Dobrą chyba wiadomością jest również, że kilka dni temu bodajże zniknęły też z obrotu, z handlu papierosy mentolowe. W ogóle chyba nie można już nimi handlować. Tak, ta ustawa weszła w życie i to zostało już wyeliminowane. Poza tym bardzo dobrym ruchem też było to, że papierosy elektroniczne też są traktowane już w tej chwili jak zwykłe papierosy. Jest zakaz palenia w miejscach publicznych, nawet tych elektronicznych. Wiemy, że te kartridże, które są stosowane do tych, zawierają też nikotynę, inne substancje. W tej chwili producenci są zobowiązani do tego, żeby podawać skład, bo jeszcze do niedawna tak nie było.
i mieliśmy z tym ogromny problem, ale w tej chwili ustawa nakazuje też, żeby był skład tych wkładów do papierosów elektronicznych, żeby tam tej nikotyny było jak najmniej i tych innych substancji. Mam nadzieję, że może to też spowoduje, że no te, takie przeświadczenie, bo ono się nagle pojawiło, że papieros elektroniczny nie szkodzi, że to właściwie można bezkarnie wszędzie. Młodzi ludzie zaczęli bardzo sięgać po te papierosy, a jednak badania wykazały, że to nie jest takie dobre, jakby się wszystkim wydawało. Te wkłady są niezdrowe, nikotynę zawierają, więc jakby eliminujmy i jedne i drugie papierosy. Palenie jest na pewno niezdrowe, jest niemodne i jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, też zwiększa szansę zachorowania na koronawirusa, więc wszystkie powody, żeby palenie rzucić chociażby. Ale też jest światełko w tunelu, dlatego że jeszcze 20 czy tam 40 lat temu te procenty, jeżeli chodzi o palenie, nie były takie korzystne w Polsce jak w tej chwili, bo w tej czyli chwili zmniejsza się ilość palenia. W tej chwili możemy uczciwie powiedzieć, że tak 30 kilka procent osób jest takimi stałymi palaczami. No to jednak przeciwwaga jest trochę większa. A było pewnie około 80 kiedyś. Myślę, że tak 80-70%. No to i no, tak. Pamiętamy te czasy i tak, jak to się paliło kiedyś. I tak jest właśnie. Panie Agnieszko, na koniec jeszcze zapytam, bo to jest taki o tej porze roku temat, który zawsze powraca, kleszcze. Nie mamy już zbyt wiele czasu, ale może powiedzmy te najważniejsze. Rzeczywiście to jest znowu ten okres, kiedy one są i, tak, i co robić? Tak, od marca jak się taka one się pojawiają. Przydarzy. Tak, od marca jest taki czas, kiedy jest ich coraz więcej. W tej chwili już się robi zdecydowanie cieplej. Te kleszcze no, atakują nas nie tylko w lasach, bo kiedyś to mówiło się przede wszystkim o tym, że w czasie grzybobrania, wycieczek leśnych trzeba na siebie uważać, ale w tej chwili kleszcze są w parkach w mieście. Więc musimy uważać, jak wychodzimy właśnie do solanek, czy na miejsca takie, gdzie wyprowadzamy psy, bo trawy, w trawach te kleszcze właśnie tak do pół metra, do półtora metra na krzewach one są. A trawy są znowu modne. Teraz się wymaga, tak, żeby trawy się pojawiały zamiast trawników. Zamiast trawników są lepsze dla środowiska. No ale też i chętniej tam właśnie kleszcze przesiadują, bo wiadomo, na ściętym trawniku jest im trudniej. Musimy się odpowiednio ubierać. No wiadomo, że jak jest upał, gorąco, no to nie możemy mieć długich butów jakich, czy kaloszy na spacerze z psem, ale do lasu to jak najbardziej i zakryte ręce. Ale trzeba się po prostu oglądać po powrocie ze spaceru, z parku, z lasu, zdjąć ubranie, strząsnąć, jakby jakiś kleszcz na nim się pojawił, to on spadnie. My wchodzimy pod prysznic, oglądamy całe nasze ciało. Jeżeli by się coś tam wydarzyło, że ten kleszcz by się pojawił, jeżeli dajemy radę sami usunąć, no to to usuwamy. Jeżeli nie, zgłaszamy się do przychodni i tam fachowo zostanie to usunięte. A jest to bardzo ważne, bo mamy dwie choroby odkleszczowe, z którymi musimy sobie radzić. To jest borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu. Jeżeli chodzi o boreliozę, no to długotrwałe leczenie, ale spustoszenia też i w organizmie. Jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu, mamy szczepionki. Z tym, że szczepimy się w okresie, kiedy aktywność kleszczy jest najmniejsza, więc jest to okres taki zimowy. To szczepienie nie jest jednorazowe niestety, bo to jest w takim cyklu szczepienie zerowe, potem po miesiącu, pół roku i po roku lub trzech latach i pięciu przypominające dawki. Także no ale warto się szczepić, jeżeli chodzi, bo odkleszczowe zapalenie mózgu jest bardzo, bardzo ciężką chorobą. Szczepimy się, a także kontrolujemy się po wizytach tak, w parkach, tak, lasach, tak, wszędzie, no, poza gdzie poza tym mamy taką możliwość, że w aptekach można kupić bardzo dobre repelenty, które chronią przed ukąszeniami na komary i kleszcze. Czyli takie środki, które odstraszają. Nie? Tak, które odstraszają. Oby się nikomu to nie przydarzyło. Jeśli się przydarzy, to najlepiej do lekarza, do przychodni. Tak, oczywiście. Pani Agnieszka Trywiańska, rzecznik prasowy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu była dziś naszym gościem. Dziękuję Pani za wizytę. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.